Dobry film jest jak porządnie zbudowany dom. Jeśli za jego projekt, budowę i wykończenie wezmą się fachowcy, to klient dostanie coś, z czego może być dumny i co będzie spełniało swoją rolę przez lata. Oczywiście taka budowa to nie jest prosta sprawa. Masa ludzi musi ze sobą współpracować. Wiele niezależnych elementów musi ze sobą zagrać. Do tego trzeba oczywiście mieć odpowiedni budżet, no nie oszukujmy się. Jeżeli chociaż najmniejszy trybik w całej tej machinie zawali, no to efektem domina może zamienić całą budowę w istny koszmar. No i dokładnie tak jest z produkcją filmów. A co kiedy mamy marnych fachowców, brak budżetu i do tego materiały budowlane nie pierwszej jakości? A no jeśli cokolwiek wówczas powstanie, no to będzie to dom, który się prędzej czy później spektakularnie zawali. I oczywiście klient tego pożałuje, ale za to ludzie w okolicy będą mieć prawdziwą radochę z oglądania tej pięknej katastrofy. No i właśnie taki kaliber filmu chciałbym wam tutaj zaprezentować. No bo wierzcie mi, widziałem w swoim życiu naprawdę sporo złych filmów. Lubię je oglądać, bo zazwyczaj stoi za nimi jakaś ciekawa historia. Do tego mają one swój urok, widzisz po prostu, że stali za tym ludzie, którzy kombinowali jak mogli, żeby mimo różnych problemów, mimo braku pieniędzy czy umiejętności, dać ci trochę tej celuloidowej rozrywki. I ja to doceniam. Ale film, o którym pomówimy dziś, to specjalny przypadek. Rzecz niesamowita, nawet w kategorii filmów tak złych, że aż dobrych. Mam nadzieję, że jesteście zatem w nastroju na epicką przygodę w fantastycznym świecie spod znaku magii i miecza. Bo przed wami... Sorceress. Roger Corman, zwany czasem The Pope of Pop Cinema, to jedna z najważniejszych postaci w historii amerykańskiej i nie tylko amerykańskiej kinematografii. Zresztą uhonorowany w 2009 roku honorowym, oczywiście Oscarem, za swoje zasługi. Pan Roger parał się masą zajęć na planach filmowych, był m.in. reżyserem i zrobił kilka udanych oraz kilka mniej udanych filmów, ale przede wszystkim zapisał się w historii jako legendarny producent, wypuszczając na świat setki filmów robionych szybko i tanio, ale które przy tym pozwalały stawiać pierwsze kroki w branży takim ludziom jak Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ron Howard, Jonathan Demme, James Cameron, Janusz Kamiński, Jack Nicholson, Robert De Niro, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Peter Fonda i mógłbym tak wymieniać i wymieniać. U Cormana trzeba było pracować wydajnie, szybko, myśleć kreatywnie. I to wszystko oczywiście przy bardzo małym budżecie. Dzięki czemu młodzi twórcy mieli naprawdę spore pole do popisu i okazję do naprawdę nauczenia się wielu cennych rzeczy i to w praktyce. Kiedyś sobie jeszcze na pewno pogadamy w tym kontekście o karierze, no właśnie, niejakiego Jamesa Camerona. Pan Roger zawsze starał się trzymać rękę na pulsie. Więc gdy do kin w USA trafił Conan Barbarzyńca i okazał się wielkim hitem, nasz przedsiębiorczy producent natychmiast postanowił tanim kosztem nakręcić coś podobnego. Scenariusz napisał w tydzień Jim Wynorski, jeden z najbardziej solidnych kormanowskich wyrobników. Albo i nie Jim Wynorski, bo według innej wersji za scenariusz odpowiada reżyser tego filmu. O nim za moment. Scenariusz powstał bardzo szybko, nikt tutaj nie chciał tracić czasu. Zresztą niedługo później mieliśmy całą serię takich filmów, naśladujących oczywiście schematy znane z Conana, powstających w Argentynie z uwagi na deal, który Corman podpisał z tamtejszym kontrahentem. Ale jeszcze zanim ruszyła taśma produkcyjna w Ameryce Południowej, no to powstał właśnie film, o którym mówimy sobie dziś. Zasadniczo, no nie da się ukryć, że jest to klon Conana właśnie. Mamy dokładnie ten sam schemat fabularny, mamy te wszystkie charakterystyczne elementy, magię, wojowników, barbarzyńców, generalnie skąpo odzianych ludzi, jakieś dziwne kultury, potwory, dziwne kulty religijne i tak dalej. Tylko że tutaj, zamiast wojownika na pierwszym planie, jakiegoś Arnoldo podobnego, mamy wojowniczki, dwie. I to bliźniaczki. Otóż ten pan w czerwonym to zły mag Trigon, który postanawia poświęcić własne pierworodne dziecko bogu czy bogini? Calgaro will be pleased. By... W sumie, nie wiem, gość już jest potężny, więc może po prostu chce mieć więcej many. Okazuje się jednak, że jego żona rodzi mu bliźniaki i nie chce powiedzieć, które z nich urodziło się pierwsze. Kobieta zostaje więc zamordowana wielkim szponem, bo z jakiegoś powodu armia Trigona ma ptasi motyw przewodni, nie wiedzieć czemu. A do akcji nagle wkracza tutejszy Jedi, czyli Krona, mistyczny wojownik. Trigon zostaje pokonany, ale deklaruje, że wróci i wówczas dokończy swój rytuał. Tymczasem Krona bierze dzieciaki i oddaje wujowi Owenowi i cioci Beru, zaznaczając, że dwie dziewczynki, które się urodziły, mają być wychowywane jak chłopcy. Dlaczego? Ano zakładam, że to po to, by Trigon oczywiście nie szukał tutaj tych swoich córek. Tylko, że
one nie będą zawsze wyglądać jak niemowlaki. I koniec końców mam wrażenie, że może być trochę trudno ukryć fakt, że mamy w domu dwie modelki Playboya, więc... No ale przekonajmy się. Dobrych parę lat później mamy ten sam motyw, co w każdym możliwym klonie Conana. Mianowicie, jakiś typ w śmiesznej czapce najeżdża na tę jedną, jedyną wioskę w okolicy, gdzie przy okazji wychowują się też oczywiście nasze bohaterki. Te jednak akurat kąpały się nago podglądane przez najbardziej niepokojącego satyra, jakiego widziałem w życiu, więc to nie udaje im się nikogo uratować, kiedy już docierają na miejsce. Generalnie mamy uwierzyć, że te dziewczyny świetnie walczą razem, bo magia Krony połączyła je jakoś w jedno, ale jak widzicie, ich koordynacja ruchowa przypomina pijaka, który udaje, że wszystko z nim okej, kiedy wrócił z imprezy. That was a bit of fighting, worthy of the gods. A potem nagle pojawia się Viking, który mówi, że będzie nasze bohaterki chronił. No bo czemu nie? W końcu akurat przechodził. Tenże Viking z kolei zna barbarzyńcę, który jest też przy okazji łotrzykiem, no bo poznajemy go, jak oszukuje ludzi w kości i jego charakter też bardziej odpowiada, ja nieważne. W każdym razie on też dołącza do drużyny, a co gorsza, ten satyr dalej za nimi wszystkimi łazi. Ten satyr z jakiegoś powodu mnie tak przeraża, on wygląda tak dziwnie, jakby cierpiał, a jednocześnie jedyne, co może wydać, to ten dźwięk. Meh. Czuję, że on chciałby umrzeć. Czuję, że... egzystencja na tym podole łez sprawia mu nieustanne cierpienie. A przynajmniej tak wygląda. Tutaj dowiadujemy się też, że, uwaga, uwaga, nasze bohaterki nie mają pojęcia, że nie są płci męskiej. I że chłopcy i dziewczynki ogólnie różnią się paroma szczegółami. Generalnie dziewczyny nie są zbyt bystre, więc mimo tego statusu mistycznych wojowniczek, z którymi trzeba się liczyć, pełnią one w tej historii głównie rolę panienek, które trzeba co jakiś czas uratować. A także trofeum dla drugoplanowego bohatera. Natomiast w międzyczasie, przy pomocy zakochanej w nim Delessi, Trigon wraca i zamiast żyć długo i szczęśliwie ze swoją seksowną wyznawczynią, wraca oczywiście do swojego niecnego planu. I teraz tak, Delessia ma na swoich usługach małpę. No, bliżej jej do tego potwora z obcego przebudzenie, ale docejmy ciężką pracą aktora, który skrywa się gdzieś pod tym kostiumem. Okej, okay. Ponoć gość studiował małpy w zoo, żeby wypaść naturalnie. Serio, więc zakładam, że starał się. W każdym razie ta małpa skrzykuje swoich ziomków, innych ludzi przebranych za małpy. A ci uzbrojeni w orzechy z gazem rozweselającym obezwładniają naszych bohaterów, pojmują jedno z bliźniaczek oraz naszego barbarzyńca. Potem nagle okazuje się, że ten ostatni też jest w jakiś sposób super ważny, bo pochodzi z jakiegoś ważnego rodu. Do tego nagle Delessia postanawia zdradzić Trigona, ale tak naprawdę to jednak nie. Do tego jedna z bliźniaczek idzie do łóżka z barbarzyńcą, bo to ponoć też jest część rytuału, o którym wcześniej nie było mowy, czy coś. Ja za cholerę nie wiem, po co to wszystko, bo ostatecznie i tak docieramy do momentu, kiedy jedna z sióstr, ponoć ta pierworodna właśnie, ma być złożona w ofierze, a reszta bohaterów próbuje to jakoś udaremnić. Po drodze mamy też zombie, odsiecz satyra prowadzącego lud na barykady, dosłownie, czego tu nie ma. Jakby tego było mało, całość kończy się wielkim pojedynkiem na niebie między tym czymś, a tym, tą głową. Okej. Okay. Słuchajcie, powiem tak, mimo tego streszczenia, i tak musicie zobaczyć to na własne oczy, bo pominąłem całą masę rzeczy, które od momentu seansu naprawdę nie dają mi spokoju. Choćby egzekucję, polegającą na tym, że delikwent osuwa się powoli na wielki, zaostrzony pal, który ma mu się wbić w... no wiecie, w co ma mu się wbić. Albo ten targ, który wygląda jakby był urządzony w czyimś pokoju. Albo to, że na początku filmu, po tej masakrze w wiosce, znowu pojawia się podstarzały już Krona i nie robi nic, poza tym, że stwierdza, że czas umierać i umiera. O, albo fakt, że nasze bohaterki czują to samo, bo są jakoś tam połączone ze sobą, więc kiedy jedna z dziewczyn uprawia seks, to drugiej, no, też jest miło. Co z kolei sprawia, że nasz satyr robi się napalony, co jest, kurwa, tak dziwne. Zresztą, tak samo jak żarciki, które rzuca tutaj nasz Viking. W którymś momencie na przykład mamy zombie, które rzucają się na bezbronne kapłanki, porywając je, a nasz bohater kwituje to
no w końcu przecież tyle czasu leżeli w tych grobach. No bo wiadomo, nie umarli też mają swoje potrzeby. Więc pośmiejmy się razem, bo oczywiście zbiorowy gwałt jest zawsze miłym przedmiotem żartów. Najbardziej jednak lubię Trigona, po prostu za całokształt, z jego teatralnymi gestami, z którymi pięknie współgra ta odkrywająca nogi sukienka. Nie wiem, jak groźnym możesz być magiem, ale jak nosisz sukienkę do połowy uda, no nie będziesz budzić respektu. Przykro mi. Być może na tym etapie, a pewnie trochę wcześniej, zorientowaliście się, że jak na film o tytule The Sorceress, całkiem mało tutaj tych tytułowych czarodziejek, czarownic, jak zwał, tak zwał. Bo jest ich konkretnie zero. Ale widzicie, to jest właśnie szkoła sprzedawania filmów Rogera Cormana. Pan producent uznał, że kto będzie oglądał jego film? No, raczej młodzi ludzie. Więc wybrał się on do pobliskiego liceum. Zrobił ankietę, jaki tytuł filmu brzmi dla młodzieży najlepiej, bez żadnego kontekstu, bez opisów fabuły, nic, same tytuły. No i wygrało właśnie The Sorceress. Pal licho, że nie ma to oczywiście nic wspólnego z filmem, no ale marketingowo miał największy potencjał. Bardzo ten tytuł lubię, bo moim zdaniem po prostu świetnie pasuje do całości. Po prostu ma tyle wspólnego z resztą filmu, co poszczególne elementy w nim ze sobą. Największym walorem ewentualnego seansu, jeśli zdecydujecie się na obejrzenie tego filmu, jest jednak to, co słychać, a nie to, co widać. Bowiem tak właśnie brzmią bohaterowie w tym filmie. Trigon! Butcher! The gods will avenge this! Oh, my beloved, even the gods will do as I command. Coś jest nie tak, prawda? Słyszycie to. A no tak się składa, że jest to jeden z tych wielu kompromisów, na które poszedł Roger Corman, żeby film, wiadomo, kosztował jak najmniej. Już tłumaczę. Otóż do wyreżyserowania The Sorceress Corman zaangażował Jacka Hilla, który nie jest wcale amatorem i do dziś uchodzi za jednego z najlepszych twórców kina eksploatacji, dając nam m.in. takie filmy jak Spider Baby, czy świetne filmy z Pam Grier, jak Coffee czy Foxy Brown. Sztandarowe produkcje z nurtu Blaxploitation. Hill uznał, że bardzo chętnie sprawdzi się w kinie fantasy, bo to będzie dla niego coś nowego. Poza tym gatunek nagle stał się popularny, więc być może da mu to przepustkę do mainstreamu. A poza tym Roger Corman obiecał mu tutaj naprawdę solidny budżet i porządnych aktorów. Między innymi rolę satyra miał grać Sid Haig. No ale wiecie, obiecanki swoje, rzeczywistość swoje. Po pierwsze, po długim namyślaniu się, gdzie film ma być kręcony, czy na Filipinach, czy jeszcze gdzieś dalej, ostatecznie miało stanąć na Włochy, gdzie wówczas po boomie na peplum czy spaghetti westerny nie brakowało miejsc do kręcenia czy ludzi do pracy na planie. W ostatniej chwili jednak Roger Corman zmienił zdanie i ponoć trafił na jakąś bardzo korzystną ofertę z Meksyku, dlatego też zdecydował się wysłać ekipę tam. Niestety, nie tylko tamtejsza infrastruktura nie była tak dobra jak ta włoska, nie tylko miejscowi ludzie zatrudnieni do pracy na planie mieli zerowe pojęcie o tej robocie, to jeszcze Hill ostatecznie nie dostał tego budżetu, jaki pierwotnie uzgodnił. I musiał oszczędzać na czym tylko się da. Podobno było to związane z tym, że wraz z początkiem lat 80. w niepamięć odchodziły kina typu drive-in, kina samochodowe, gdzie zwykle do tej pory były grywane filmy Rogera Cormana. I Corman zwyczajnie obawiał się, że będzie problem ze spieniężeniem The Sorceress. Zwyczajnie nie będzie gdzie jej grać. Mało tego, na skutek wypadku, a konkretnie wybuchu, zniszczył się materiał z 2 dni zdjęciowych, co jeszcze zmniejszyło ilość pieniędzy, jakie miał do dyspozycji reżyser. No a potem jeszcze Corman zdecydował, że sam będzie doglądał procesu postprodukcji, żeby było taniej najpewniej, i to było już zbyt wiele dla Hilla, który zażądał usunięcia swojego nazwiska z napisów końcowych. I początkowych. Oficjalnie zatem film został wyreżyserowany przez niejakiego Briana Stewarta. Tyle, że Brian i Stewart to po prostu imiona synów pana Cormana. Ostatnia rzecz, jaką zostało jeszcze zrobić, to właśnie dubbing. No bo aktorzy w większości mówili swoje kwestie po hiszpańsku, no i teraz trzeba było je po prostu zamienić na wypowiedzi angielskie. Co zresztą było normą w tych wszystkich kręconych poza granicami USA filmach. Każdy z aktorów mówił po prostu po swojemu, później się całość dubbingowało. Żeby jednak nie wydawać za dużo, no to nie zatrudniono tutaj profesjonalnych aktorów głosowych, ani w ogóle aktorów, a głosy podłożyli na szybko pracownicy biura w wytwórni Cormana. Jatrius! Trigon has found us! Hurry! The House of Krona is not far! If you run now, we could perhaps hold them long enough! Więc jeśli zastanawiacie się, słuchając The Sorceress, czemu wszyscy tutaj brzmią jak amatorzy oderwani od biurka, którzy nie mają pojęcia, co właściwie mówią... Well done, Krakenon. Barbarian, know that the penalty for cheating in the games is death by impalement. Death is only death, swine! No to dlatego, że właśnie nimi są.
A ten dubbing dodaje tego dziwnego, nierzeczywistego klimatu. Jakimś cudem to okropne aktorstwo, głównych bohaterek szczególnie, bo ich doświadczenie do tej pory to po prostu bycie króliczkami Playboya. Natomiast reszta obsady grywała przynajmniej w meksykańskich telenowelach. Jednak w połączeniu z okropnym dubbingiem dają nam jedyny w swoim rodzaju efekt, który jest nie do powtórzenia. This medallion from the House of Armagh. Armagh? Let me see that. Wisienką na torcie jest jeszcze kwestia ścieżki dźwiękowej. Jest to film Cormana, więc użyjmy po raz setny motywów Jamesa Hornera, stworzonych pierwotnie dla innego filmu Cormana, czyli Battle Beyond the Stars. O którym też kiedyś będę chciał tutaj coś opowiedzieć. No i nie powiem, ja naprawdę lubię ten motyw muzyczny. On naprawdę dobrze brzmi, ale jeśli planujecie sprawdzić więcej filmów produkcji Rogera Cormana z tamtego okresu, to przyzwyczajcie się do tej melodii. Bo będziecie ją słyszeć raz po raz. I teraz, wiecie co jest w tej całej historii najlepsze? Że ten bałagan na kółkach nie tylko się zwrócił, ale i zarobił Cormanowi porządne pieniądze. Przy budżecie około 500 tysięcy dolarów, co pewnie i tak jest zawyżoną kwotą, według mnie, do dziś The Sorceress ma na koncie 4 miliony dolarów, więc to trochę tak jakby wybudować ten rozklekotany dom rękami amatorów, ale potem jeszcze zarabiać na ludziach, którzy byli gotowi zapłacić, by zobaczyć, jak się to wszystko efektownie rozlatuje. Nic dziwnego, że pan Roger potem poszedł za ciosem, no i dostaliśmy takie klasyki jak seria The Stalker, Barbarian Queen 1 i 2, czy The Warrior and the Sorceress. Jack Hill nie nakręcił już potem żadnego pełnometrażowego filmu, mało tego, zerwał kontakt z producentem, który tak bardzo wystawił go do wiatru. Ale dla Cormana to był jeden z wielu przypadków, kiedy masa przeciwności losu, problemy budżetowe, liczne fuck-upy przy produkcji, to wszystko i tak przełożyło się na zarobek. No a dla nas na film, który jest tak zły pod każdym względem, że jednocześnie naprawdę fascynujący i uroczy. A do tego wciągający i zabawny. Zwykle oczywiście w niezamierzony sposób. Wiecie, oglądanie Sorceress jest trochę jak śledzenie sesji RPG ludzi, którzy nie znają absolutnie żadnych zasad, żadnego systemu, po prostu coś gdzieś tam słyszeli, więc wymyślają rzeczy na bieżąco. Mam zatem nadzieję, że Calgara da Cormanowi jeszcze dużo, dużo, dużo zdrowia. Ja tymczasem się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że taka forma krótkich materiałów dotyczących rozmaitych zapomnianych, ale wartych uwagi, wartych przypomnienia, wartych polecenia dalej, rozmaitych złych, no powiedzmy, ale wciąż zabawnych i dających sporo rozrywki filmów, wam się podoba, bo chciałbym, żeby to była podstawowa seria na tym kanale. Nie będę jej nazywał w żaden specjalny sposób, ale będzie się pojawiać regularnie, już mam ileś tam tych filmów wybranych. Natomiast dla urozmaicenia pomiędzy tymi filmami będą się pojawiać też jakieś rzeczy dotyczące bieżących, nie wiem, premier, chciałem powiedzieć kinowych, ale generalnie premier, czy jakichś rzeczy, które się dzieją ogólnie. No to, co do tej pory było na kanale. Mam nadzieję, że taka forma, może ten kierunek dla kanału wam się spodoba i zapraszam już teraz na kolejny odcinek, gdzie jednak trafimy do Włoch. Nie udało się Jackowi Hillowi, ale uda się nam i tam spotkamy się z jednym z legendarnych twórców, w zasadzie ikon horroru światowego. Ale to już niebawem. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.